Nowy Renault Clio ma bardzo nowoczesny wizualnie, pełen nowinek technicznych, przyjazny i komfortowy kokpit. Od doboru materiałów, poprzez jakość montażu, aż po wykończenie, wysoka jakość wnętrza jest widoczna w każdym aspekcie. Przede wszystkim zwraca uwagę przyjemny charakter kabiny, zarówno dla oka, jak i w dotyku. Zastosowano wyższej jakości materiału, z wyglądu miękkie, oraz satynowe i matowe kolory. Przemyślany, poziomy układ deski rozdzielczej tworzy wrażenie przestronności. Wnętrze przywodzi na myśl kameralny, domowy pokój, w czym duża zasługa odpowiednio zaprojektowanego oświetlenia. Paski i lampki LED, tworzące układ oświetlenia ambientowego, podkreślają elementy wystroju w wybranych miejscach kabiny. Znajdują się na wewnętrznych panelach przednich drzwi, na środkowej konsoli i przy lampce oświetlenia wnętrza, a są sterowane przez system MultiSense. Oświetlenie ambientowe, które można całkowicie personalizować. Na ekranie systemu EasyLink wybierasz kolor, jasność oraz obszar, który chcesz oświetlić. Wnętrze jest nie tylko komfortowe i przestronne, ale również nowoczesne pod względem wizualnym i technicznym. Wyposażono je na przykład w dotykowy ekran skierowany w stronę kierowcy, czyli rozwiązanie typowe dla samochodów zorientowanych na wrażenie z jazdy. Ekran występuje w kilku wariantach, zależnie od wersji wyposażenia. Najmniejszy ma 7 cali i orientację poziomą, a największy 9,3 cala i układ pionowy. Ekran umożliwia dostęp do mnóstwa funkcji i aplikacji, które istotnie zwiększają przyjemność użytkowania. Można podłączyć telefon i obsługiwać go za pomocą interfejsu Android Auto lub Apple CarPlay. Patrząc za kierownicę, widać tablicę wskaźników wyposażoną w zupełnie nowy kolorowy ekran, który w zależności od wersji wyposażenia może mieć przekątną 4,2 cala, 7 cali lub 10 cali. Wersje 7 i 10-calowa tworzą już w pełni cyfrowy panel, który można w pełni dostosować do własnych preferencji. Na kierownicy znajduje się zestaw przycisków i przełączników, za pomocą których można czubkami palców sterować różnymi istotnymi funkcjami, takimi jak regulator prędkości czy wydawanie poleceń głosowych, umożliwiających przechodzenie do wielu innych funkcji bez odrywania wzroku od drogi. Pod centralnym ekranem ulokowano rząd przycisków fortepianowych. Zapewniają one bezpośredni dostęp do funkcji komfortu, takich jak podgrzewane fotele, funkcji personalizacji, takich jak system MultiSense, gdzie można dostosować parametry samochodu do własnych preferencji, oraz do przydatnych układów, takich jak system wspomagający parkowanie, Easy Park Assist. Zastosowanie automatycznego hamulca parkingowego pozwoliło swobodniej zaprojektować środkową konsolę i zwrócić ją w stronę kierowcy. Nowy Renault Clio jest wyposażony w komplet przydatnych złączy USB, gniazdo słuchawkowe i Bluetooth, a także w najnowsze zdobycze techniki, takie jak bezprzewodowa ładowarka do telefonów. Do wyboru są dwa rodzaje systemów Hi-Fi – Arkamis w podstawowych poziomach wyposażenia oraz system dźwiękowy Bose w wyższych wersjach. Ten wysokiej jakości system audio składa się z 9 głośników rozmieszczonych w kabinie oraz subwoofera Bose schowanego w bagażniku, który, co ciekawe, w ogóle nie ogranicza przestrzeni ładunkowej. Jakość dźwięku wytwarzanego przez ten zestaw zrobi wrażenia nawet na audiofilach. Nowy Renault Clio jest bardzo praktyczny, ułatwiając życie mnóstwem schowków rozmieszczonych po całym wnętrzu, w każdych drzwiach, przed pasażerem, na desce rozdzielczej, w oparciach przednich foteli oraz w środkowej konsoli i jej podłokietniku. Na szczególną uwagę zasługują kieszenie w drzwiach, ponieważ każda mieści 1,5-litrową butelkę wody. Tylnej kanapie poświęcono tyle samo uwagi w kwestii komfortu i jakości, jak przednim fotelom. W nowym Renault Clio wszyscy pasażerowie mają prawo do jednakowego poziomu wygody. Zadbano też o funkcjonalność. Oparcie jest dzielone na połowę i składane, dzięki czemu można przewozić równocześnie dodatkowego pasażera i duże przedmioty. Regulowana podłoga pozwala na podział przestrzeni bagażowej tak, aby powstała płaska powierzchnia załadunku, a pod spodem ukryty schowek, lub na korzystanie z jednej maksymalnej przestrzeni. Element sterujący otwieraniem bagażnika przeniesiono przed tablicą rejestracyjną, aby zmniejszyć odległość między bagażnikiem a zderzakiem. Życzymy szerokiej drogi za kierownicą nowego Renault Clio.